tym roku podatnicy mogą przekazać 1,5% podatku dochodowego na wybrane przez siebie organizacje pożytku publicznego. Takich mamy w Opolu 87. Bardzo różny zakres działalności. Zachęcamy serdecznie wszystkich mieszkańców i mieszkanki Opola, żeby ten 1,5% przekazać. Dobra informacja jest taka, że z roku na rok rzeczywiście rośnie liczba podatników, którzy wiedzą, poznają organizacje pożytku publicznego i ten jeden teraz 1,5% przekazują. My w ramach miejskiej kampanii tradycyjnie staramy się docierać do różnych osób, zachęcać, mówić o tym, więc zobaczycie Państwo i w miejscach publicznych, instytucjach i w autobusach miejskich na pewno plakaty, ulotki. Mamy jedną wspólną ulotkę, na której mamy wszystkie organizacje pożytku publicznego. Tradycyjnie jak od lat będziemy Państwa zapraszać na bezpłatne dyżury księgowe. Przez cały miesiąc marzec i cały kwiecień, w każdy czwartek od 15:30 do 17:00 można tutaj do Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola przyjść, zapisać się na dyżur i bezpłatnie rozliczyć PIT i mamy nadzieję przekazać 1,5% na organizację pożytku publicznego.